23 czerwca wspominamy świętego Józefa Cafaso, prezbitera. Józef Cafaso urodził się w Castelnuovo di Asti w Piemoncie 15 stycznia 1811 roku. Wychowany w duchu żywej wiary, po ukończeniu szkoły średniej w Chieri udał się do miejscowego niższego seminarium, a potem na studia teologiczne do Turynu. 22 września 1833 roku został wyświęcony na kapłana, mając wówczas 22 lata. Nie piastował żadnych urzędów, był zawsze kapłanem cichym, a jednak miał wpływ na cały kler Piemontu. Zdrowie miał wątłe, cierpiał na chorobę kręgosłupa, ale w jego czarnych oczach bił żar apostolski. Józef wstąpił po święceniach do Instytutu Teologii Moralnej, niedawno powstałego w Turynie. Młodzi kapłani prowadzili w nim wspólne życie razem z profesorami. Równocześnie założyciel instytutu, ksiądz Alojzy Guala, zaprawiał młodych kapłanów do działalności duszpasterskiej. Uczyli oni opuszczoną młodzież prawd wiary, chodzili do więzień dla nieletnich i dla dorosłych. Nawiedzali szpitale, a także towarzyszyli skazanym na śmierć w ostatnich chwilach ich życia. Po śmierci założyciela instytutu Józef objął stanowisko rektora. W swojej pracy spotkał ludzi w przyszłości wyniesionych na ołtarze. Był przewodnikiem duchowym świętego Jana Bosko i wspierał w powołaniu swojego siostrzeńca, błogosławionego Józefa Alamano, założyciela misjonarzy Konsolata. W gorących czasach Józef Cafaso nie dał się ponieść wirowi politycznemu. Zachęcał kapłanów, aby pilnowali swojego posłannictwa, a nie angażowali się w ruch rewolucyjny. Z własnej woli nawiedzał więzienia, które w tamtych czasach były miejscami strasznymi. Opowiadał więźniom o Bożej miłości i miłosierdziu. Przez ponad 20 lat towarzyszył skazańcom w drodze na szafot, nazywając ich czule szubienicznymi świętymi, ponieważ byli wieszani bezpośrednio po spowiedzi. Mieszkańcy Turynu nadali mu przydomek kapelana szafotu. Po krótkiej chorobie Jan pożegnał ziemię w opinii świętości 23 czerwca 1860 roku w wieku zaledwie 49 lat. Najlepiej scharakteryzował go święty Jan Bosko w jednym z przemówień po jego śmierci. Był modelem życia kapłańskiego, nauczycielem kapłanów, ojcem ubogich, pocieszycielem chorych, doradcą wątpiącym, pociechą konającym, dźwignią dla więźniów, zbawieniem dla skazanych, przyjacielem wszystkich, wielkim dobroczyńcą ludzi. Papież Pius XI z okazji beatyfikacji w roku 1925 nazwał Józefa Cafaso perłą kleru Italii. Natomiast Pius XII dokonał jego uroczystej kanonizacji w roku 1947. W rok później tenże papież ogłosił świętego Józefa Cafaso patronem więzień i więźniów oraz współpatronem Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Bolesnej Pocieszenia, Konsolata. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Józefa, prezbitera, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.